Po raz pierwszy w ogóle w tym roku mamy przyjemność skorzystać z wolontariatu pracowniczego grupy Azoty Puławy. Celem tego projektu było zaadoptowanie starego gabinetu lekarskiego na gabinet specjalistyczny do terapii z dziećmi wymagającymi wsparcia edukacyjnego. Gabinet ten jest wykorzystywany w pracy, w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pracują w tym gabinecie psycholog i logopeda z dziećmi, które wymagają tego wsparcia edukacyjnego. Odbywają się tutaj zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Pracy było bardzo dużo, powiem, ponieważ pomieszczenie było chyba nieremontowane od początku. Musieliśmy wyrównać podłogę, pomalować ściany, zbudować nową szafę, wcześniej usunąć starą, wstawić dwoje drzwi. Pewne rzeczy robiliśmy pierwszy raz, więc też były to dla nas nowe doświadczenia. Najwięcej problemów, może nie problemów, czasochłonne było takie pewne gipsowanie, szpachlowanie, bo wielokrotnie trzeba było tu przyjeżdżać na godzinę, dwie coś poprawiać. Atmosfera była bardzo dobra, powiem szczerze, że jestem zadowolony. Wiele osób wielokrotnie tu przychodziło, pomagało nam. Także uważam, że zespół był zaangażowany w swoją pracę. I uważam, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Z tej pracowni skorzysta około 50 dzieci. Głównie zajęcia logopedyczne, tak jak powiedziałam, korekcyjno-kompensacyjne i zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Czyli jest to praktycznie prawie połowa naszej społeczności przedszkolnej. Yeah.